Poradnik streamera. Jeżeli masz powolne pobieranie gry Microsoft Flight Simulator 2020, to ten poradnik jest właśnie dla ciebie. Mam na imię Jakub, aka Jacobo, i będę twoim przewodnikiem, jak to poprawnie wykonać. Pierwszym krokiem jest wyszukiwanie od tutaj naszej gry Microsoft Flight Simulator. Oto. Drugim krokiem, jakim trzeba oczywiście później zrobić, możemy kliknąć na strzałkę, która się pojawia tutaj w aplikacjach. A że nam wyszło od razu, to tutaj, jak mamy Microsoft Flight, klikamy tak zwaną opcję ustawienia aplikacji. To jest jako drugi krok. Trzecim krokiem jest przewinięcie troszeczkę na tak zwaną opcję resetowanie i naciśnięcie przycisku resetuj. Czyli jeżeli nam nie działa prawidłowo, możemy ją zrestartować. Spowoduje troszeczkę tam usunięcie danej aplikacji, ale nie bójmy się o to oczywiście. Opcjonalnym krokiem możemy nacisnąć opcję napraw. Czyli to samo co resetuj, tylko nie będzie to miało wpływu na dane aplikacji. Czwartym krokiem, jeżeli chodzi o powolne pobieranie Microsoft Flight Simulator, jest wyłączenie kabla. Jak to robimy? W momencie, kiedy jesteśmy tutaj w tym miejscu, możemy to łatwo zrobić, ponieważ możemy wejść w ustawienia, czyli tu, gdzie jesteśmy, włączyć tak zwaną sieć internet, wybrać opcję zaawansowane ustawienia sieci i po prostu z dostępnej karty sieciowej, jakiej mamy w komputerze, włączyć, w sensie wybrać opcję, wyłącz. I jak dobrze zauważycie, tutaj po tej, tutaj na tym, na załączonym tym, jest wyłączone. Musimy poczekać tak maksymalnie od 10 do 15 sekund i znowu włączamy opcję karty sieciowej, żeby ona ulała, jakby to powiedzieć. Piątym krokiem w pobieraniu takim powolnym Microsoft Flight Simulator jest oczywiście wpisanie komend do naszego CMDK, czyli oczywiście uruchamiamy CMD wiersz poleceń, z tym, że musimy dobrze pamiętać, żeby uruchomić go w trybie administratora. Klikamy tryb administratora, klikamy tak, pojawia nam się CMD jak najbardziej. Wpisujemy następujące polecenia, które wam tutaj wpiszę. Jest to oczywiście nasze ukochane Netsch Winsock Reset i You Must Restart nam mówi, żeby zestartować kompa. Zestartujemy kompa, ale po tym poleceniu jeszcze trzeba wpisać Nets, czyli to samo co tam, z tą różnicą, że jeszcze trzeba wpisać int IP reset. Piękna nam się zestartowało, że tak powiem. Wychodzi wszystkie prefiksy, nie prefiksy, jak można zauważyć. I każe nam zestartować kompa. Po tym fakcie robimy tylko w CMDK exit. Zamykamy CMDK, restartujemy kompa, tak jak mówię. I mamy to. Microsoft się wtedy pobiera znacznie szybciej, jak możecie zauważyć. On się troszeczkę musi przemielić megabajty, ale przynajmniej macie szybszy net. Także to tyle ode mnie. Ja się nazywałem Jakub, aka Jacobo. Oczywiście prowadzę live streamy z różnych gierek na Twitch, grywalny Jacobo, także serdecznie zapraszam. No i co?
Trzymajcie się, do zobaczenia. To był poradnik, jak naprawić powolne pobieranie gry Microsoft Flight Simulator 2020.